Żyć to znaczy komunikować się, porozumiewać, przekazywać informacje. O tym wiedzieli już ludzie pierwotni, starożytni. Próbowali najróżniejszych sposobów. Pierwotne, prymitywne ludy afrykańskie używały tamtamów. Porozumiewano się błyskami lusterek. Szukano najróżniejszych sposobów, aż wreszcie wymyślono pocztę. Wymyślono pocztę, wożono listy dyliżansami, ale ciągle było za wolno. Ciągle ten przepływ informacji hamował to, co nazywa się rozwojem cywilizacji, a te informacje trzeba było przekazywać zawsze, nawet w taką potworną, deszczową pogodę jak dzisiaj. Więc wymyślono rzeczy nowe. Zjawił się człowiek o nazwisku Edison, wymyślił telegraf bez drutu, po nim przyszli inni, Marconi wymyślił radio, aż wreszcie Bell wymyślił to, co jest w jakimś sensie synonimem, symbolem naszej cywilizacji, telefon. I wtedy wszyscy myśleli, że to jest właśnie to. Tak, wszyscy myśleli, że to jest to, ale okazało się, że wcale nie, bo kanały telefoniczne są coraz bardziej zajęte, bo tej końcówki nie ma już przysłowiowo gdzie wetknąć. Kable telefoniczne, łącza kablowe prowadzone pod dnami oceanów stają się za mało pojemne. Po prostu ten ruch, który współczesna cywilizacja wywołała, nie mieści się już na tych przewodach, więc trzeba było szukać innych rozwiązań. I okazało się, że takie rozwiązania są. Ale po to, żeby te nowe rozwiązania rzeczywiście stały się faktem, trzeba było zrobić takie uszy. Uszy cywilizacji drugiej połowy XX wieku. Gigantyczne anteny wycelowane w niebo, ale wycelowane na wysokość kilkudziesięciu, trzydziestu, prawie 6000 kilometrów, bo na tej wysokości zawieszono satelitę. Geostacjonarna orbita, która charakteryzuje się tym, że obiekt tam powieszony nie rusza się w stosunku do Ziemi, krąży razem z nią z tą samą szybkością, co ona obiega swoją oś. I przez takiego właśnie satelitę ludzkość zyskała to, co jest jej w tej chwili najbardziej potrzebne. Skurczenie się dystansów całego świata. Kilkanaście, a wypadałoby powiedzieć kilkadziesiąt metrów wysokości, bo przecież nawet to okrągłe to jest średnica 35 metrów, wykonane z blach aluminiowych, przy czym nawet w tym przypadku nie może być to normalne aluminium, no bo jest to zwierciadło paraboliczne, powinno doskonale odbijać fale, o które nam chodzi, fale radiowe, mikrofale, a jednocześnie w ogóle nie reagować na fale cieplne na przykład, bo przecież mogłoby stopić to, co znajduje się w ognisku. Rzecz także cenna, drugie zwierciadło. Wszystko wykonane z blachy stalowej, doskonale ogniowo krytej cynkiem, no bo musi wytrzymać warunki atmosferyczne, które jak widać najczęściej nie są sprzyjające. Wszystko skręcone na śruby, bardzo dziwna konstrukcja. Tutaj nie ma prawie, no, niewielkie są ilości elementów spawanych. Przeciwwaga. Każda płyta to jest takie pudełko stalowe wypełnione ołowiem. Każda waży 2 tony. Takich płyt jest w panelu 7. Obok jest drugi panel. No w sumie jest to 14 ton. Z drugiej strony coś takiego samego, 28 ton. Wszystko po to, żeby zrównoważyć konstrukcję tego reflektora, a więc całość, to co porusza się na tej jednej ośce, tu kilkadziesiąt metrów nad ziemią, jest, waży 56 ton, jak łatwo policzyć. Mało tego, tutaj nawet te wsporniki stalowe
każda z rur waży 2 tony, mimo że wykonana jest technologią cienkościenną. Oczywiście musi to być ogromne i musi to być wielkie, z tego względu, że sięga gdzieś niezwykle daleko. To się narodziło właściwie bardzo dawno temu, wtedy, kiedy w badaniach podstawowych zaczęła odgrywać rolę radioastronomia i nauczyliśmy się słuchać sygnałów radiowych z nieba. I tak na dobrą sprawę antena tego typu bardzo przypomina konstrukcje radioastronomiczne, choć nie do tego celu służy. No i jeszcze taki drobiazg, jakby rura wędrująca w dół. Tak, promieniowanie radiowe stamtąd, z daleka, chwycone przez czaszę, odbite od następnego malutkiego zwierciadła, rzuca wiązkę do centrum tego wielkiego okręgu. Stąd, w tych właśnie osłoniętych, jakby potężnych, cieplnych przewodach, wędruje wiązka radiowa na dół, odbijana przez szereg, jak mówią specjaliści, zwierciadeł, a jak mówią jeszcze więksi specjaliści, anten biernych. Kierowana jest łamaną drogą wprost do aparatury elektronicznej mieszczącej się pod tym wszystkim. Całość usadowiona na potężnym betonowym fundamencie, 1,5-metrowy lany beton, bo całość ma 250 ton. Patrzą w niebo. Od niedawna. 50 lat temu Karol Jański odebrał naturalne radiowe sygnały z kosmosu. 45 lat temu Grete Reber zbudował do ich odbioru pierwszą małą paraboliczną antenę. Potem była wojna, a potem trafiły w przestrzeń kosmosu źródła radiowych fal, które już nie były sztuczne. Patrzą w niebo. Przebijając zasięgiem atmosferę, która gęstą skorupą izoluje planetę przed sygnałami stamtąd. Gęstą, ale nieszczelną. Gazowa otoczka planety zostawia otwarte oko dla promieni świetlnych i bramę dla radia. Dla fal o długości milimetrów, centymetrów, metrów. Patrzą w niebo. Statecznie, precyzyjnie, ustawione w miejscach tektonicznego spokoju, z dala od obcych sygnałów i zakłóceń. Nawet samoloty omijają te miejsca. Ostre igły radiowych wiązek w sekundę mogą pilota pozbawić wzroku. Niegdyś tylko użytkowe, dziś także piękne. Niegdyś gwałtownym ruchem śledzące przelot satelity, dziś jak posągi wbijają wzrok w jeden punkt stacjonarnej orbity. Każda w swego satelitę. Tu w największej europejskiej stacji Wisting jest ich wiele, bo to jest jedna ze stacji testowych systemu. Patrzą w niebo. Gigantyczne okruchy systemu. Patrzą, by w całość łączyć miejsca na Ziemi. Jedna z wielu. Przy czym umieszczona w kraju, w którym przyroda ukazuje całe swoje bogactwo. To znaczy nie zawsze jest piękna pogoda, nie zawsze jest słoneczko i ładna i wysoka temperatura. Bywa, że tak jak dzisiaj mocno leje, a bywa też, że po prostu cała czasza ulega oblodzeniu albo no, reaguje na dość potężne opady śniegu. I wtedy? No i wtedy trzeba z tym przeciwdziałać. I to wcale nie dlatego, że jest zimno i wyglądałoby nieestetycznie. Po prostu śnieg zmienia geometrię całej tej czaszy. Fale radiowe odbijają się niekoniecznie od tego, od czego powinny. Niekoniecznie trafiają wtedy do drugiego zwierciadła i robi się bardzo niedobrze. I w związku z tym tu musi być piec. I cała dolna część anteny obłożona jest elementami grzejnymi. Mocy oczywiście potrzeba niezłej ilości. Przy czym jest to ogrzewanie oczywiście inteligentne, to znaczy każdy z sektorów można włączać oddzielnie. Każdy z sektorów właściwie włącza się automatycznie. Tam są czujniki temperatury, są również przekaźniki włączające napięcie ogrzewające od spodu. No wszystko po to, żeby w dowolnych warunkach atmosferycznych to pracowało tak, jak w warunkach idealnych.
Tak, to właśnie tutaj, jeżeli antena jest okiem systemu, to uchem systemu, to na pewno to, co jest tutaj, to jest jego oko. Stąd sterowana jest między innymi instalacja ta przeciwoblodzeniowa, wykrywanie śniegu albo lodu na powierzchni anteny i w zależności od tego, w jakiej jej części jest najgorzej, włączanie poszczególnych części grzejnych i odmrażanie. Ale to jest pewien szczegół. To, co można powiedzieć najważniejsze, to prawdziwe oko, to jest tutaj. Komputer, który umożliwia śledzenie satelity, bo przecież mimo, że jest on na tej geostacjonarnej orbicie, to nie jest idealnie stabilny. On się trochę rusza, więc komputer zawsze wybiera taką pozycję anteny, aby docierał do niej jak najmocniejszy sygnał z satelity. No i stąd wynikają pozycje azymut, czyli 232,71 stopnia w tym przypadku, elewacja, czyli podniesienie anteny nad linię horyzontu o 18,9 stopnia. I to się dzieje stale. Antena stale musi śledzić satelitę, pomaga jej w tym komputer po to, żeby ten sygnał był jak najmocniejszy. Tutaj grają rolę nie dziesiąte, a setne części stopnia. 300 części stopnia w takich warunkach atmosferycznych jak dzisiaj, to już jest utrata łączności z satelitą, więc niezwykła precyzja i stałe to śledzenie, szpiegowanie, gdzie on jest. Słowo wyjaśnienia o tym, gdzie jest ta antena. To jest pierwsza w Polsce stacja i jedyna jak dotąd satelitarnej łączności w Psarach koło Kielc. Dlaczego akurat tutaj? Dlatego, że potrzeba specjalnych warunków geograficznych, z dala od wszelkich zakłóceń radioelektrycznych, z dala od źródeł wielkiego przemysłu, który zanieczyszcza powietrze i osadza różnego rodzaju substancje na powierzchni anteny, z dala od dymów, pyłów, wreszcie wszelkich zakłóceń elektrycznych, z dala od szlaków samolotowych, po prostu w idealnej ciszy i w idealnych warunkach, które zapewniają dobrą łączność. I tak właśnie jest tutaj. No tak, ale jednak najważniejsza jest ta precyzja, o której była przed chwilą mowa. Bo tak, 250-tonowy pociąg jeździ na kołach, po szynie. Oczywiście ustawiając się na określony azymut. Bardzo ciekawe, ta ogromna konstrukcja i właściwie miniaturowe silniki napędowe. Ten służy do napędu szybkiego, ten do napędu wolnego, takiego bardzo precyzyjnego i co jakiś czas, zależnie od tego, co sobie zażyczy operator przy pulpicie, tu uruchamiają się przekaźniki, sprzęgła elektromagnetyczne i antena dokonuje ruchu. To się tak mówi, dokonuje ruchu. Tak naprawdę trzeba by tu mieć właściwie mikroskop, bo na tym prawie 100-metrowym obwodzie, po którym pracują koła, no właściwie ten ruch to są pojedyncze milimetry, to są tysięczne części stopnia. Ta precyzacja znalezienia samego satelity. Oczywiście bywa, że układy czasem wariują i święty czerwony guzik wyłączający to wszystko musi także być. Przy czym naprawdę nie chodzi tylko o napęd. Tu inteligencji jest zdecydowanie więcej. Kół na dole jest 4. 2 napędzane są tak, a na jednym... A na jednym mieści się taka malutka, biała skrzyneczka połączona jednym kabelkiem z tym suchym pomieszczeniem pokoju kontroli. Niewielki przekaźnik, który położenie kątowe anteny zamienia w sygnał cyfrowy, taki, który rozumie komputer. Inny, drugi taki przekaźnik znajduje się gdzieś wysoko na tej konstrukcji i w ten sposób tłumaczy mechaniczne położenie na znów sygnał cyfrowy, tym razem znak o tym, pod jakim kątem antena jest podniesiona. I właściwie rozmowa z anteną, oczywiście bez ludzi, rozmowa maszynerii mechanicznej z komputerem odbywa się poprzez te dwa pudełka. Teraz jest spokój, cisza, to znaczy, że cała czasza pod dokładnie określonym kątem i w dokładnie określonym kierunku pracuje gdzieś tam, nad ten jeden punkt nad Oceanem Atlantyckim.
Po jednej stronie ekranu 100 tysięcy ludzi i człowiek, na którego w tej jednej krótkiej i symbolicznej chwili patrzy, po drugiej stronie ekranu 100, a może 500 milionów ludzi. A w środku magnetyczna rejestracja obrazu, specyficzny zbiór danych, po prostu informacja. Telegramy, teleksy, miliardy znaków niosących informacje. Słowa pełne treści, miliony kilometrów kabli, stacje nadawcze, odbiorcze, przekaźniki, benzeł, który przecięła dopiero technika kosmiczna. To ona sprawiła, że informacja płynie via kosmos. Wyniesione na orbitę sztuczne satelity łącznościowe czerpią energię ze Słońca. Pokarm jest darmowy i dlatego granicą życia jest tylko niezawodność urządzeń, a skuteczność działania, czyli łączenia świata, zależy od precyzji umieszczenia na orbicie. Satelity umieszczane obecnie na orbitach geostacjonarnych mają już ponad 1000 kanałów przesyłania informacji. W języku ludzi oznacza to wiele tysięcy rozmów telefonicznych i kilkanaście programów telewizyjnych przesyłanych jednocześnie. Wszystkie rozmowy i programy trafiają do jednego miejsca, gdzie zostają zmieszane w pakiet fal radiowych. Wiązka wycelowana z Ziemi w satelitę dociera do pokładowych anten. Wystarczą jedynie 3 geostacjonarnie umieszczone obiekty, by systemem łączności satelitarnej pokryć cały glob. Po wzmocnieniu na orbicie sygnał o nieco wyższej częstotliwości powraca na Ziemię, ale trafia do miejsc odległych o wiele tysięcy kilometrów od punktu wyjścia. Kosmos bez trudu pozwala ominąć przeszkody, które na powierzchni Ziemi są wysokie jak góry. Wielkie czasze anten wyłapują sygnał z orbity i przekazują dalej. To już dziś, a jutro? Być może wystarczy mała antena na parapecie albo w ogródku. Stacja Lurin, Peru. 5-1, jeszcze raz, 5-1-5. No, trzeba trochę dłużej zaczekać, po prostu do Peru jest nieco dalej, mimo że przez satelitę. Good morning, this is a new satellite station Psary, Poland. Is this Peru, Lurin? How are you receiving me? We are doing the test of our station. I want to know about your station number. My station number is 48. 48? Yes, okay. That's right. I put a lot to the test. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Połączenie satelitarne. Halo, czy to stacja Psary Polska? Tak, to stacja Psary Polska. Tu stacja Psary Polska. Czy jest pan Kurek? Mówi Kamiński. Oczywiście jest. Na dodatek przyjemniej rozmawiać z samym sobą, wiedząc, że głos w postaci sygnału oczywiście pokonuje przestrzeń grubo ponad 70 tysięcy kilometrów. Rozmawiamy przez satelitę. Rozmawiamy przez satelitę, tak owszem, ale ponieważ to kosztuje, to trzeba tę rozmowę skrócić. To jest miejsce, w którym, jeżeli tamto, co pokazywaliśmy dotąd, można by nazwać uchem i okiem systemu, to bez wątpienia to jest serce, a może lepiej mózg tej sprawy. Przy czym oczywiście tej sprawy, która dotyczy połączeń telefonicznych. Bardzo ciekawa sprawa. Gdyby tak spojrzeć na rodzaj sygnału, który emitowany jest, który wędruje między anteną a satelitą w jedną i w drugą stronę, okazałoby się, że w ogóle nie przypomina tych sygnałów, do których przyzwyczajeni są ludzie zajmujący się telefonią. Jest to tak zwany sygnał z modulacją impulsowo-kodową. Po prostu przeszło się na cyfrowe zapisy. I w związku z tym oczywiście mózgi, bo znajdujemy się w pomieszczeniach, które wypełnione są mózgowiem tego całego ustrojstwa. Mózgi, aczkolwiek wyglądają niewinnie, są jednak potężnymi maszynami liczącymi, są komputerami. Ja zresztą
Za chwileczkę. Można wypożyczyć na moment? Jeden z elementów tego właśnie komputera, systemu SPADE, takiej łączności telefonicznej z dostępem na żądanie, wygląda naprawdę tak. Jest to płyta pamięci, jedna z płyt pamięci komputera. I oczywiście w grze, w tych mikroelektronicznych układach, zawarta jest istota całej inteligencji tej maszynerii, bo tak naprawdę ten system łączności satelitarnej to jest, jak zwykł mawiać kolega Kamiński, mariaż tej techniki astronomicznej, radioastronomicznej, z techniką cyfrową, którą swego czasu rozpoczęto tylko dla potrzeb obliczeń. Właśnie o to chodzi, żeby tak było. O, pracuje. Właściwie nie trzeba być specjalistą, żeby umieć ocenić ten właśnie sygnał. Są to tak zwane częstotliwości nośne, no i to, co jest przenoszone samym kanałem. Jest to właściwie obraz pracy stacji naziemnej satelitarnej, emitującej. Można ją obejrzeć dokładniej oczywiście. I w ten sposób zresztą także w jakimś tam sensie kontrolować pracę całej maszynerii. Ten wąski kanał, w którym cała informacja, ta telefoniczna i ta telewizyjna, wędruje właśnie przez tego Primer, tego wspaniałego satelitę, z którym w tej chwili mamy połączenie. I satelita inny. Tak, tak. To jest cały potężny system, którego pracę, którego życie można na tych właśnie obrazkach obserwować. Sygnały stąd, oczywiście w postaci ogromnie wielkich częstotliwości, z tej hali pełnej maszyn elektronicznych, wychodzą, są wzmacniane i czymś w rodzaju jak gdyby kanalizacji takiego układu, tak, mikrofalowego, bo częstotliwości są tutaj ogromne, 4, 6 gigaherców, to jest miliardy drgań na sekundę i to oczywiście modulowane, w sposób cyfrowy, a nie konwencjonalny. Stąd przez dziurę w dachu jakby wychodzi do tej wielkiej anteny i tu przez dziurę z dachu z wielkiej anteny od sygnału z satelity również wraca. Właściwie jest to XXI wiek łączności. To jest właściwie powód, dla którego kiedyś McLuhan powiedział, że świat staje się globalną wioską. Wszyscy wiedzą o wszystkim, dystanse stają się właściwie nieistotne. Kula ziemska z pozoru tak wielka staje się właściwie niesłychanie mała. No, w 3 sekundy można połączyć się z jej dowolnym punktem. To już jest rzeczywistość, to jest dziś. Co będzie jutro? Przez otchłań ciszy, kosmiczną czerń i próżnię bezkresnych przestrzeni płynie niczym lawina potok słów. Suną bezgłośnie impulsy radiowych fal, kot zaklęty w porcje biegnących mikrofal. Gdzieś tam, gdzie zaczyna się kosmos, gdzie sięgnął człowiek i łańcuchem satelitarnych stacji opasał Ziemię, wydłużył drogę, by zbliżyć, by z oddali tysięcy kilometrów usłyszeć głos, zobaczyć obraz, dotknąć zmysłami świat w najgorętszej postaci, na żywo. Po to, by wyłuskać z lawiny sygnałów wołających o pomoc i po to, by dać im nadzieję. Niczym pajęczą siecią system łączności oplutł morze i oceany. Zapewnił łączność w każdych warunkach i pod każdą szerokością geograficzną. Połączył klamrą lądy i przeskoczył oceany. System łączności przez satelitę stał się faktem, rzeczą codzienną i niezauważalną. Tak jak głos, jak wiązka radiowych fal szybująca w otchłaniach kosmosu. Cienka nić łącząca ludzi. Coraz szerszy strumień informacji. Jedynego pokarmu dla ziemskiej cywilizacji.